Witam kochani, z tej strony wasza ulubiona dolarsowa, diamondsowa, królowa Caroline Dierpiński. I kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy wydawać wasze pieniądze. Tak, nie przesłyszeliście się, będziemy dzisiaj wydawać wasze pieniądze, twoje, twojej matki, twojej babki, twojej ciotki, twojego kota, twojej kochanki. Będziemy wydawać wasze pieniądze. Dzisiaj dysponujemy pulą 3 miliony około 400 tysięcy złotych. Zloty, kto jak woli. Znajdujemy się w sklepie spożywczym i dzisiaj musimy wydać nasze 3 miliony złotych. Więc mój pierwszy zakup to jest kawior. Będziemy pytać o kawior z dupy krokodyla. Ah, hello, so I'm looking for a kawior area. Kawior. This wall? This wall? Yes. Okay, and do you have kawior from like it's special, rare, from the part of the body of crocodile, like from dup crocodile. Odważyłam się i zapytałam się o kawior z dup krokodyla. Na razie pani jest bardzo confused. Przedstawiła mi tutaj kawiory, ale to wygląda zbyt biednie. Zaraz znajdziemy specjalistę, który pomoże mi znaleźć kawior z krokodyla. Very rare kawior from dup krokodyla. Aha. You don't know the name of the brand? Aha, okay, because I need some, you know, very fancy for a party, and well, they said... That's $75, yes? How fancy you want to get, yeah, unless you want to get this one, the one that's 92. Yeah, and they said from dupy krokodyla is the most fancy. Yeah. Witam was na biednej sferze z kawiorem. Niestety, poprosiłam o kawior z dupy krokodyla, czyli najbardziej fancy kawior na świecie, 10 tysięcy dolarsów za słoiczek, czyli z naszej puli 3 miliony złotych, odjąć mniej więcej, zaraz sprawdzimy, po ile dzisiaj jest dolar. No to tak niezbyt poleci z naszej puli. Like, I don't get it. It's not fancy, it's not good, it's not amazing. Oh, excuse me. I'm looking for very fancy... Oh, thank you, you too. I'm looking for very fancy caviar for a party from Crocodile. That's the name of the brand. And it means also part of the body of the fish. So you know the brand? Let me ask the fish department. Yeah, yes, yes, amazing. Thank you. So I asked them, but they don't know from dupy krokodyla, you know, they said only have Sasanian or something, the brand, but I'm looking for a specific one, you know, yeah. Maybe on the website. Sorry, what was the... D-U-P-A, like the name, D-U-P. Aha, yes, yes, for, yes, this yes, one? Yes, okay. This one. Yeah, like this is their department, so I'll ask Okay, them. Thank you. Znaleźli. W końcu pierwsza kobieta znalazła kawior z krokodyla. Jestem amazing, jestem happy. W końcu kobieta zna się na rzeczy. This one, yes. Kochani, wasza królowa jest bardzo zawiedziona. Wszyscy byli jacyś niekompetentni. Nie wiedzieli, gdzie jest to, czego szukam z mojego krokodyla. Ja nie rozumiem, jak można nie wiedzieć najbardziej fancy kawior na świecie, najdroższy. Na szczęście jedna kobieta starała się mi znaleźć, wiedziała, o co mi chodzi, że z krokodyla i że z... Ale po prostu większość tu było osób niekompetentnych, więc ja teraz zamawiam online to, co chcę, co kosztuje 10 tysięcy dolarów. Tak naprawdę dla nas to są żadne pieniądze. My takie pieniądze wydajemy codziennie. Więc chcemy wam pokazać, jak dzisiaj na przykład naszą pulę rozporządzę sobie w Miami. Mam wiele pomysłów. Przede wszystkim luksusowe posiłki, czyli najbardziej luksusowy kawior na świecie z krokodyla. Dwa, przede wszystkim mam ochotę na jakiegoś diamondsa, bo jak to królowa bez diamondsa nowego, to tak nie może być. You know guys, tak nie może być. Dzisiaj mam, jak widzicie, ubranie pod kolor auta, biała bluzka, białe klapeczki Hermes. Ja mam dzisiaj bardzo dużo zel na koncie, ale też trójeczka z przodu. Mamy też czwóreczkę, 3 miliony złotych, 400 tysięcy. Musimy dzisiaj to wydać. Musimy wasze pieniądze dzisiaj wydać. Mam ochotę dzisiaj również zakupić luksusowe auto za minimum 1 lub 2 złotych. Przede wszystkim jestem też bardzo dobrą królową, więc część pieniędzy na pewno pójdzie na charytatywność. Nie przesłyszeliście się? Charytatywność! Zostańcie pod koniec filmiku, a dowiecie się, gdzie wasze pieniądze na koniec powędrują. Okej. Okay. Kochani, także teraz ruszamy i jedziemy po diamonds.
Uh-huh, okay. So this kind of gives you an idea of some of the diamonds. Okay. Like the grading, like where it starts at D. Mm-hmm. Idea of the width band. Mm-hmm. Of the bands, like wedding band. Here, this gives you an idea of all the different shapes. Oh my God. Of Maurice. Oh my God. What's... Oh my... No niestety musieliśmy wyjść na chwilę, bo Maurice ma alergię na biedne diamondsy. Już spokojnie, baby. Spokojnie, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. To znaczy już wyszliśmy, ale... Ale tak. Także, kochani, Maurice zdecydował, było zbyt biednie. Ja też tak uważam. Ruszamy na poszukiwania nowego diamondsa, bo królowa zasługuje na special one. Maurice, udusiłeś się. Maurice, udusiłeś się. Kochani, jesteśmy w salonie Ferrari, ale nie tylko mają Ferrari. Mają Aston Martin, mają Bugatti, a zobaczymy co dla Dollarsowej Królowej. Myślę, że dzisiaj wydam wasze pieniądze na Bugatti. Let's go! Wow! Kochani, spędziłam tutaj godzinę. Dopięliśmy wszelkich formalności i tutaj wyświetla wam się cena, jaka odeszła nam z puli. Kochani, jednak te 3 400 000 zł nie jest tak dużą kwotą. I już tych środków nie ma. Wszystko wydaliśmy, a nawet jesteśmy dużo, dużo na minusie. Ale to nie koniec. Oprócz tego, że wasza Dollarsowa Królowa musi jakoś żyć na tej Florydzie do końca życia, to jeszcze po prostu, tak jak obiecałam, muszę wyłożyć na charytatywność. Wasza Dollarsowa Królowa przeznacza w tym momencie 10 tysięcy dolarów na wyjca z Amazonii. Jest takie zwierzątko, trochę podobne do Maurice'a, ni to łasica, ni to małpa. To się nazywa taki wyjec i to jest, you see guys, I will show you, wyjec z Amazonii. On żyje w amazońskich lasach i po prostu... That's what I want to spend my money on. You know, guys. That's what I want, you know. Korekta. It's not my money, it's your money. To są wasze pieniądze. Wasze pieniądze idą na wyjca z Amazonii. So I have a question. I'm looking for a new husband because today I spent all his money. I'm sorry, I'm not available. You are married? Yes, I am. I don't care. So are you a bad boy? Not really. I love bad boys, but are you rich at least? Actually, in my country, yes. So where are you from? I'm from Bolivia. Okay, I can fly there. Oh, you do? Yes, yes, amazing. So can I be your second wife? Not really, but I can give you my email address. So. Oh, so I'm looking for a next one. Can you be my husband? Nie lubi mnie. Kochani, ja totally być set. Ja totally być set, smutna Dollars Queen, szukam nowego Jacka, żeby wydawać jego dolarsy. No niestety, po prostu, I'm so sad, I'm so scared, I see new ofiara, let's see, że widzę. Oh, hello, I'm Caroline and I'm looking for a new husband. You look so pretty today. Oh, I've already got a wife, I'm sorry. Aha, so do you have a wife? I do. Oh my God, so I don't care, I care only about dollars. So can you provide for me? I don't have dollars either, I'm like coming up bad for you. I got a wife and I don't have dollars. But are you at least a bad boy in bed? I don't know. What's your dog's name? Maury. Maury, can I touch Maury. Him? Yes, yes. You can provide for him too. He also loves dollars. He does? He does. Expensive dog food. Yes, expensive. $4,000. I'm the worst. I'm like all about Walmart dog food. He would hate me. He looks very fluffy though. Hey, Maury. Yes, amazing. Thank you so much. Amazing auto, amazing husband. Hi, so I'm looking for a new husband. Are you single? Am I single? Yes. I am actually, yeah. Okay, amazing. Do you have dollars? Dollars? Dollars, any dollars. What do you mean, like on me? Dollars? Like any dollars. No, I don't have any dollars. Aha, okay, so are you at least good in bed like a bad boy? Yeah.
Oh, amazing for me. He is perfect. He is perfect. I'm taking. Can you provide for my dog too? Provide for your dog? Yeah. Yes, like puppy food. Puppy food. I think I can. Yes, amazing. So, I found. Oh, hello. I'm Caroline, and I have some questions. So today I spent all my husband's money, and I'm so scared. I'm looking for a new one. Do you have dollars? I don't. Ah, so you are not rich. I'm not rich. Okay. So. Are you a bad boy? What do you mean? Yeah, I love guys from mafia. Well, I can't say. Okay, thank you. Excuse me. Oh, excuse me. Hi, so I'm Caroline, and I have... today I spent all my husband's money, and I'm looking for a new one. So, do you have some money? Yes. I started looking for a new husband. Do you know anyone who can provide for me? A new husband? Yes, yes. no, not right now. Maybe me. Maybe you, or are you single? Yeah. Yes, oh my God, amazing. So are you good in bed? I could be. Oh, amazing. For me, amazing. Provider, good in bed, we have it. Kochani, niestety wszyscy, których zaczepiłam, nie mają dolarów. A mój Jack ma miliardy dolarów. Ja jestem po prostu załamana, pomimo tego, że wydałam jego, to znaczy wasze pieniądze, 3 400 000 zł, to tak naprawdę muszę mu wytłumaczyć, że to były tylko drobne zakupy. Hi. Oh, I'm too shy. Ja nie widzę tych dolarów. Ja... Hi. Good, good, good. Yes, yes, amazing. Amazing, to ja już... To ja już wolę spłacić sama ten kredyt, który po zakupie Bugatti wzięłam. Kurde, z tych 3 milionów złotych nic mi nie zostało. Najtańsze Bugatti kosztuje 2,5 miliona dolarów. Mój Rolls Royce w sumie 2 miliony dolarów. Ja to nie wiem. Kochani, dzisiaj trochę zaszalałam. Całe 3 miliony poszło. Poszło z waszej kieszeni, właśnie dzisiaj. Co to są 3 miliony? Przecież to nie jest dużo. Ja wydałam to w godzinę.